Dzień dobry, witam, Kamil Sobolski, kłaniam się bardzo nisko z zielonego studia, tutaj nadajemy, moi drodzy, dzisiaj byłem na strzelnicy, cały dzień byłem na strzelnicy, całe 6 godzin i całe 4 z tych 6 godzin sobie słuchałem Agaty, jak tam gdzieś tam opowiada, robi wywiady z różnymi ciekawymi przedsiębiorcami, bo my chcemy mieć dużo ciekawych przedsiębiorców u nas na Azbiro, no i tak właśnie zaprosiliśmy też Agatę, żeby z nią pogadać, właśnie nie wiem, Agata, czy to ja mam z tobą wywiad robić, czy ty ze mną? No bo tak w sumie nie wiemy chyba, nie? Z tego, co mi wiadomo, to mamy na swoim koncie podobną ilość wywiadów. Ja mam 600, ty masz 700, więc w sumie możemy zrobić to pół na pół. Jej, ale ten czas szybko mija, nie? No, dokładnie. 600-700. Ja już sobie wyobrażam mój tysięczny wywiad. Nie wiem, czy to będzie ostatni wywiad, ale ja już sobie wyobrażam, jakąś salę sobie wynajmę i zrobię to na żywo, wiesz. Fajne. Zaproszę całe 1000 osób, z którymi robiłem wywiad i zrobimy sobie bibę taką. Ale wiesz co, miałam taki pomysł, tylko to logistycznie jest bardzo trudne, nie? Jednak w jednym momencie znaleźć tyle osób, z którymi się przeprowadziło wywiad. Będzie challenge, ale myślę, że do zrobienia. Czemu? Wystarczy wysłać 1000 maili, potem odpowiedzieć na 1000 maili, potem oddzwonić na 500 z nich, potem potwierdzić 400, wynająć salę, wydać masę pieniędzy, ustawić kamery. Dobrze, to z chęcią będę obserwować i jeżeli ci wyjdzie, to zrobię to samo. Okay, moi drodzy, dzisiaj rozmawiamy z Agatą, która dawno temu zaczęła sobie robić wywiady z ludźmi, tak jak ja, i jej się to spodoba. Potem różne live'y i tak dalej, i tak dalej. I w sumie chyba z tego takiego pomysłu na za dzieciaka urosła z tego całkiem ciekawa działalność. I to taka już poważniejsza. Spodziewałaś to się tak, że to takim gadaniem do kamery można kasiorę robić? Nigdy w życiu. Gdy zaczęłam nagrywać, to po prostu robiłam to z pasji, bo lubiłam rozmawiać i poznawać ludzi od środka, ale chyba po pierwszym roku zaczęłam widzieć w tym pewną możliwość dla samej siebie, jeśli chodzi o firmę, nie? Dopiero rok czasu. Rok czasu potrzebowałam, żeby faktycznie z tymi przedsiębiorcami poprzebywać i zobaczyć, jak oni myślą o prowadzeniu firmy. A dopiero potem mi przyszło do głowy, w sumie to nie byłby głupi pomysł, żeby właśnie tą wiedzę z przedsiębiorców wydobywać za pomocą kamery i puszczać to do Facebooka, bo ja od Facebooka zaczynałam, więc gdy zaczynałam, nie myślałam o tym, ale gdy już to robiłam, to tak, myślałam o tym, jak można by było to spieniężyć, ale to czas minął, taki, nie? To skąd taki w ogóle pomysł, żeby się tym zająć? To bogatego ojca się za dużo naczytałaś, czy jak? Nie. Ja może tak, wywodzę się z MLM-u, tak. 2 lata pracowałam z ludźmi, więc miałam jakby już jakieś początki sprzedaży i też znajomości. No i bardzo szybko stwierdziłam, że mam tyle ludzi dookoła siebie, że chciałabym z nimi pogadać. No to cyk, telefon bardzo niskiej jakości, bo to było ponad 3 lata temu. Zaczęłam po prostu z nimi rozmawiać z czystej ciekawości. Co u siebie, jak to zrobiłeś? Chcesz powiedzieć, że 3 lata temu były kiepskie telefony? No wiesz co, jak porównuję mój teraz telefon, jakie wideo nagrywa, a jak ja nagrywałam 3 lata temu, to tak, chcę powiedzieć, że 3 lata temu były kiepskiej jakości. Bo nie pamiętasz tych telefonów 20 lat temu. No nie pamiętam. Nie wiem, czy były już, ale nie pamiętam. Okej, okay, dobra, czyli do biznesu trafiłaś, te pierwsze kroczki gdzieś tam MLM-y cię pewnie wzięły. Zakładam, że takie kobiece rzeczy typu perfumy, typu kosmetyki. Tak, dokładnie, bardzo dobrze tutaj wnioskujesz. To były tego typu rzeczy i faktycznie 2 lata pracowałam bardzo zawzięcie i dużo się nauczyłam. Nie mówię, że to było złe, bo faktycznie pokazało mi, jak rozmawiać z ludźmi, jak sprzedawać i dzisiaj w biznesie myślę, że dużo z tego MLM-u też wnoszę dla siebie. Nie? Ale to tak. Robiłaś już to z taką myślą o biznesie, że to będziesz wtedy zarabiać pieniądze z tego i tak dalej, czy to była zabawa?
Nie, robiłam, naprawdę robiłam i zarabiałam. Nie mówię, że nie, bo faktycznie dawało mi to żyć i nie musiałam żadnej innej pracy dodatkowej wykonywać. Były z tego jakieś 2-3 tysiące miesięcznie, więc wiesz, 3 lata temu, kiedy ja jeszcze byłam na studiach, to było bardzo fajnie. No ale jakby potem, jakby mój pomysł na siebie trochę się zmienił i ten marketing bardziej taki właśnie dla firm, dla przedsiębiorców zaczął mnie mocniej interesować. No i jakby te wywiady były takim bardzo fajną drogą do tego, żeby wejść w świat przedsiębiorców, w świat biznesu i zobaczyć, z czym oni mają problem No dobra, i znaleźć na to też narzędzia. ale wtedy nie myślałaś o tym tak, że to jest takie coś, tylko co, po prostu chciałaś sobie pogadać z ludźmi? Tak, dokładnie tak. Chciałam sobie pogadać z ludźmi, szukałam miejsca dla siebie w internecie, o To tak powiem. trochę jak ja, to znaczy może Trochę ja tak. chciałem sobie tak pogadać z ludźmi, no bo ogólnie jestem z miejscowości, gdzie 99% mieszkańców naszego kraju nie wie, że taka miejscowość w ogóle istnieje i czasami tędy jeszcze koń przejdzie, znaczy wóz zaprzęgnięty w konia, tak, czy koń zaprzęgnięty w wóz, no na takim końcu świata, no ale kiedy prowadziłem firmę informatyczną bardziej, no to było fajne. To było fajne, no bo małe miasteczko, tania siła robocza, a sprzedaż w internecie, więc to tak fajnie można było, wiesz, ceny warszawskie, a wydatki małomiasteczkowe i to tak fajnie działało, tak? Tylko kiedy gdzieś życie mnie rzuciło na to, że uczelnie trzeba prowadzić i z tymi przedsiębiorcami zapraszać, no to jednak no trzeba byłoby poznawać tych ludzi i tak dalej, no to mówię, gdzie ja będę z tej mojej małej dziury, a przeprowadzać się do Warszawy to tak nie. Zacząłem prowadzić wywiady, tak? Jako taki na naturalny sposób na poznawanie ciekawych ludzi, których można by potem angażować w ciekawe projekty. A ty co? Robiłaś sobie sprzedaż MLM-owską i sobie pomyślałaś, tyle fajnych ludzi jest dookoła, zrobię z nimi wywiady. Dokładnie tak. I na początku były to wywiady nagrywane i montowane. Dopiero potem były to live'y, bo za dużo czasu mi to zajmowało. Montaż, obróbka, o matko kochana. Produkcja jednego odcinka, tydzień czasu. A live nagrywam tu i teraz, mam interakcje z widzami i jeszcze mam lepsze zasięgi. Więc tak, dokładnie tak myślałam. Chciałam poznawać ludzi i chciałam poznać tych ludzi innym ludziom właśnie za pomocą kamery i internetu. I co? I robiłaś to fajnie i gdzieś nauczyłaś się tam klikać w tych Facebookach i tych wszystkich, tych social media to się chyba tak nazywa. I Tak. co? I firma marketingowa wyrosła z tej zabawy Wyrosła. dziecięcej. Dokładnie, z takiej zabawy dziecięcej wywiadowej, gdzie faktycznie poznałam dużo firm i kiedy przebywasz cały czas z różnymi przedsiębiorcami, to widzisz, o czym mówią, z czym mają problem, jak podchodzą do różnych tematów. I to wyszło bardzo, bardzo łatwo, bo ja zaczęłam takie live'y po prostu robić na zlecenie. Wcześniej to były live'y na moim profilu, więc ktoś się reklamował u mnie, u mojej społeczności. A potem ja stwierdziłam, że dobra, jak chcesz taki live ze mną, to mogę coś takiego zrobić. Przyjeżdżam ze swoim sprzętem, z ekipą i nagrywamy live'a u ciebie, pokazujemy, jak ta firma wygląda, a ja zajmuję się całą organizacją. Ty masz tylko wystąpić. I to był bardzo długo mój jedyny sposób zarabiania pieniędzy. O proszę, no to Dokładnie. całkiem ciekawe. I co, wtedy sobie te firmy wrzucały to już na swoje kanały, czyli mieli taki ciekawy, ciepły, inny niż nudna notatka produktowa, materiał, pokazanie firmy z innej strony, nie wydając przy tym dużych pieniędzy na montaże, nie montaże, no bo z tego rynku, takiego wideo, no to czasami się takie wideowizytówki robi. W naszej branży to często z wyjazdów są, czy ze szkoleń, takie 3-minutowe filmiki, że tam jakiś ułamek, jak wykładowca wykłada, potem ten wykładowca mówi dwa słowa do kamery, potem jakieś opinie uczestników, taka muzyczka w tle i tak dalej. Ale to jest, nikt tego nie ogląda, jest czasochłonne i kosztuje dużo pieniędzy. No, my nawet zaszaleliśmy i zrobiliśmy sobie materiał o naszej firmie w postaci filmu dokumentalnego, tak? Nikt inny cię tego nie nauczy. Można sobie na YouTubie wpisać. No, ale to już budżet był w dziesiątkach tysięcy liczonych, tak? Więc no, No, nie tak. każda firma sobie na coś takiego potrafi pozwolić. A taki zwykły live, taki, który gdzieś tam się ukazał na naszej firmie z jakąś osobą z zewnątrz, która przyjeżdża, no to tak mi się wydaje całkiem cena do osiągów, to może osiągnąć, prawda? No to jest sensowne rozwiązanie.
Tak, wiesz co, tym bardziej, że taki live, kiedy wspólnie go nagrywaliśmy, często miał 40-krotnie większy zasięg niż 3 miesiące postów, które ta firma publikowała wcześniej, dlatego że miałam swój sprawdzony sposób na zaangażowanie społeczności na live'ie i te live'y generowały faktycznie dużo reakcji, komentarzy, udostępnień, a wiadomo, że to właśnie live niesie. A masz swój dalej. Ulubiony tekst, typu robisz wywiad i nagle musisz prowadzić, a teraz pamiętajcie, klikajcie lajki, subskrybujcie i po tych 2 minutach tak jeden wracacie z powrotem, taka przerwa na reklamę. Mam taką przerwę na falę serc. Właśnie zachęcam użytkowników, żeby klikali serca, dlatego że ja potem tak każdą osobę mogę zaprosić do polubienia fanpage'a i dzięki temu masz darmowych obserwatorów. I to nie dzieje się bez przyczyny i ludzie lubią to robić, ja to lubię robić, jestem w tym naturalna i naprawdę to działa. Czyli jak ktoś nie naciśnie serduszka, to go nie możesz potem zaprosić. Tak. Dokładnie, i to jakby robić darmowy fanpage, tak, więc te fala serc to był taki mój atrybut, nie, jakby jak robisz jakiś wasz atrybut, to jest zieleń i ty z słuchawkami, z mikrofonem, jeśli chodzi o live'y, to moje live'y miały zawsze wystrzał konfeti i falę serc, więc wyróżnik, coś, jakiś pomysł na siebie, nie, w jaki sposób się zabrać tą uwagę widza, która jest mocno rozproszona w social mediach i ma dużo do wyboru. No, ale czyli co? Za każdym razem otwierasz te konfetti, tam gdzieś to wybucha i wtedy ludzie są tak już wytresowani, że sobie klikają i wtedy ta skuteczność. Muszę to zastosować na naszym kolejnym live'ie, który gdzieś tam zrobił. Co prawda nie mam konfetti, ale mam trochę czarnego prochu, może bym coś tutaj, jakieś prowizorki bym mógł. Będzie bardziej zrobić. Wybuchowo. Tak, wiesz co, ja nie strzelam już z konfetti, bo ja już rok czasu takich live'ów nie robię. Jakby teraz potem bardziej ci się kazali odkurzać. Tak, za dużo pracy z tym było związane. Nie, live'y mnie zmęczyły, wiesz? Zmęczyła mnie taka forma pracy, bo live'y generują duży stres, tym bardziej, gdy występujesz z przedsiębiorcą, no który również żartujesz, się stresuje. No live po raz 436, gdzie ty tam masz stres podczas takiego live'u? Nie mój stres, przedsiębiorców. I ja musisz za każdym razem brać ten stres. Wiesz? I radzić sobie z tym, że ktoś się stresuje, bo występuje na przykład po raz pierwszy w życiu. A naprawdę nie byli to przedsiębiorcy, którzy jakoś mocno online'owi. No tak jak mówię, to osoby często, które pokazywały się w sieci po raz pierwszy ze mną, na live, na żywo, tu i teraz, widzowie, komentarze, wiesz. I to generowało we mnie takie narastające napięcie, że Agata, chyba już trzeba ze sceny zejść i zająć się filmami montażowymi, takimi, które nie generują takiej ilości po prostu stresu. I tak. W każdym miejscu musisz mieć dobry internet, musisz mieć osobę, która wie, co powie na żywo, musisz mieć przygotowany scenariusz, sprzęt. To nie jest tak, jak teraz sobie siedzimy, nie? Że mamy sprzęt już sprawdzony, bo jeżdżąc do firm w całej Polsce, bardzo różnych firm, małych, dużych, średnich, nie wiesz, co zastaniesz na miejscu, nie wiesz, jaki będziesz miał internet, nie wiesz, jak ta osoba do tego do końca podchodzi i będąc godzinę przed live'em, to tak naprawdę ty jesteś trenerem mentalnym i uspokajasz i opowiadasz, co się wydarzy, co może się wydarzyć, więc jakby tak, to jest taka forma dość ciekawa zarabiania pieniędzy, ale jakby już z tego zeszłam, już tego nie robię, robię live'a raz w miesiącu zarobkowo, a jakby już to już jest za mną. Okej, okay, no ten etap przeszłaś na lepszy etap, na większy etap, tak? To czy, na większy? Czym się, Agata, teraz tak głównie zajmujesz? Teraz głównie uczę mówić do kamery, uczę wykorzystywać telefon do tego, aby nagrywać wideo smartfonem. Dla średnich, a to małych... A nie wystarczy nacisnąć guzik, tam nagraj wideo i potem mówisz i... Właśnie tak myśli większość osób, a dzisiaj nie sztuką jest nagrywać. Dzisiaj sztuką jest nagrywać ciekawie, żeby to zatrzymywało twoją uwagę i faktycznie, żeby twoi obserwatorzy klikali na twoje treści i zostawali z tobą na dłużej, bo jednak dzisiaj każdy ma smartfona, masz rację, każdy ma telefon w kieszeni, tylko nie każdy potrafi go wykorzystać dla swojego biznesu odpowiednio dobrze, bo my więcej nadal czasu tracimy na konsumpcję niż na tworzenie. I ja właśnie tym się teraz zajmuję, żeby pokazać ci, jak ty, Kamilu, masz wziąć telefon i zacząć mówić o swojej firmie tak, żeby to było ciekawe. Jak masz rozwijać swojego Instagrama, Facebooka, TikToka, co tam chcesz, pokazuję ci, jak montować, jak nagrywać i to wszystko za pomocą im wyłącznie telefonu, bo to masz w kieszeni. Ja nie uczę z wykorzystywaniem różnych sprzętów, mikrofonów, oświetlenia, bo wiem, że przedsiębiorcy bardzo mocno przygotowują się ze sprzętem, muszą mieć to, a nie mają pomysłu i nie powiedzieli sobie, okej, dobra, robię to. I wbrew pozorom mówienie do kamery dla ludzi jest ogromnym przeżyciem. Ogromnym.
Bardzo. Jest. I naprawdę czasem towarzyszy im takie przeżycie, jakby to, nie wiem, na przykład dziecko się pojawiało na świecie, albo ktoś, coś w rodzinie by się wydarzyło takiego emocjonalnego, bo obnażają się w jakiś sposób. Ludzie zaczynają ich słuchać, patrzą na ich, co oni mają w głowie. I to jest naprawdę stresujące. Ja jestem taką osobą, która ma ci w tym pomóc, żeby to było dla ciebie przyjemne. I przyjemne. Robię to za pomocą kursów online, videobooków, czy też szkoleń stacjonarnych. Jasne, jasne. Czyli ciągle gdzieś ten sam sposób marketingu, czyli żeby tego przedsiębiorcę, tą firmę pokazać od takiej innej Wyciągnąć. strony niż nasza firma powstała w 1997 roku i od pierwszych lat cechujemy się wysoką jakością naszych produktów, bla, 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 nie? Tak, nikogo to nie interesuje, dokładnie. Nawet wyszukiwarki internetowe nie chcą tego wyszukiwać już. Nikogo. Aczkolwiek, szczerze, z ręką na sercu, to jest najlepszy typ przedsiębiorcy, z którym ja najbardziej lubię przebywać, bo te takie internetowe, takie wszystko wiedzące i tak dalej, to takie. A taki normalny, skromny przedsiębiorca, który tam gdzieś sobie zatrudnia te 10-20 osób, który już 20 lat firmę prowadzi, to jak się piwo z takimi osobami wypije, to aż widać to doświadczenie po prostu, a nie koniecznie się tak gada. Ale wiesz co, z drugiej strony ja tak zauważyłem, że to, co się klika, to tak, wiesz, czy to, co się nawet sprzedaje, to nie do końca, znaczy nie chcę powiedzieć, że jest dobre, ale my tak robiliśmy kiedyś też takimi live'ami, tak, bo to były live'y. W ogóle inaczej, historia jest dłuższą, opowiem wersję, gdzieś, nie wiem, Azbiro sobie istnieje z 3-4 lata, no i w tamtym momencie, jak zwykle w tym biznesie, w wakacje brakuje pieniędzy, nie? Wiadomo, jak Takie to w jakby wakacje, no. magia się dzieje, no. Tak, no przy naszej obecnej skali może już to nie jest problem, ale przy wcześniejszej był problem. No i sobie tak przyszły wakacje, pomyślałem, może bym zrobił tak, wezmę 100 godzin nagrań naszych, sprzedam za 100 zł i to będzie tylko przez jeden weekend, tak możliwość kupienia, bo normalnie nie dajemy dostępu do naszych nagrań nikomu, tylko naszym studentom. No ewentualnie tam z seminariów czasami, ale to tak naprawdę pilnujemy tego, żeby się nie zrobić magazynem filmów online i wykładów. No ale taką jednorazową zrobiłem, no, ofertę zrobiłem, formularzyk do zamówienia, puściłem mailing, no i tam sprzedałem za 10 czy 20 tysięcy, wszystko fajnie. Nawet trochę studentów z tego było, więc było super. No i taką akcję co roku robiliśmy, aż jednego roku poprosiłem kolegę, który się właśnie sprzedaje, czy tam specjalizuje w takich webinarach sprzedażowych i tak dalej, no żeby on może to jakoś pomógł, bo dla nas już nie chcę powiedzieć, że nie było po co się schylać, ale po prostu te osoby, które mogłyby coś takiego zorganizować, musiały być zaangażowane w inne rzeczy. No, no, no i no, no to jest jednak trochę pracy, kto to wymaga. No i kolega to wziął na siebie i wyobraź sobie, on po prostu pobił wszystko. Zrobił 6 live'ów tylko i wyłącznie, ale jakoś tak z myślą i tak dalej, i sprzedał 4 razy tyle, ile wynosił rekord w ogóle naszej sprzedaży tej wakacyjnej ever. Tylko jak tak. Jak myślisz, do czego? Już ci mówię dlaczego. Znaczy inaczej, w efekcie fajnie, pieniędzy trochę przytuliliśmy, ale nie zdecydowaliśmy się na kontynuację tego, ponieważ on używał dużo takich słów typu, wiesz, takie, no bo to teraz jest ta oferta i pamiętam kiedy śmiali się ze mnie, ale kiedy, wiesz, zobaczyłem ten wiesz, takie. To jest tak, widzisz czasami ofertę i ma dużo podkreśleń na żółto, nie? I ty także, wiesz, i tak dalej, i tak. I ja wtedy tak sobie pomyślałem, no my docieramy do jakiejś grupy, grupa odbiorców, prawda? Każdy to ta persona, czy każdy sobie w marketingu gdzieś tam definiuje ten swój target. I ja jak zobaczyłem, że takie, no nie chcę powiedzieć tanie sztuczki, no no ale no widać, że to takie NLP-owe, takie, Wiem, o czym mówisz. że jak ludzie tak zareagowali, to nagle o swoim targecie zacząłem mieć trochę gorsze,
że tak powiem, zdanie. Tak myślałem, że docieramy do ludzi tak 120 IQ, a nagle tak, wiesz, takie skromne 105, nie? Okej, wiem. Więc po prostu, no nie wiem, to po prostu nie było takie, nasz nawet dużo maili otrzymaliśmy, ej Kamil, bo to takie trochę nie do końca azbirowe i tak się wycofaliśmy z takiego gadania. No bo to widzisz, twoja historia i przykład pokazuje, że każdy musi się znaleźć w tym, co czuje i w czym jest autentyczny i naturalny, bo nie każdy będzie skakał na TikToku i nie każdy będzie robił szybkie filmy z miotłą czy z wychodząc na drabinę. Nie każdy przedsiębiorca będzie chciał robić Instagrama, nie każdy przedsiębiorca będzie chciał być na YouTubie. Jakby to jest to, że dzisiaj też dużo przedsiębiorców chwyta się wszystkich możliwości, a finalnie nie ma ich nigdzie i finalnie nie ma zysku z żadnej platformy społecznościowej, a wybór jest duży, nie? I to jest właśnie to, że jak sobie nie opracuję tej persony i tego jakby spójności, no to będzie bardzo, bardzo trudno o rozpoznawalność i jakiekolwiek zaufanie, a finalnie sprzedaż. Jezu, 30-sekundowe filmy na TikToku, jeju. 35! 5-sekundowe, Jezu, ale jak ja sobie pomyślę o tym targecie, który to ogląda, Jezus Maria, ile oni IQ muszą mieć? No przecież ja, jak jakiś materiał nie ma kilku godzin, to mi się wręcz nudzi. No, a widzisz, to jest właśnie pokolenie instant. Oni lubią szybko, jak się dużo dzieje, jest dużo muzyki i wbrew pozorom, dzisiaj na TikToku już zaczyna być na tej grupy powyżej 30 całkiem sporo osób. To już TikTok już nie jest takim medium dla najmłodszych, najmniejszych. Dalej to jest grupa dominująca, ale gonimy. Tak jak wszystkie platformy, dzieci wyznaczają trendy. Nas wcześniej też na Facebooku nie było, na Instagramie nas też nie było wcześniej, a dzieciaki wykryły te platformy pierwsze i tak samo było z TikTokiem. Oni byli tam pierwsi, a my już tam raczkujemy właśnie za nimi. Dzieci zawsze wyznaczają wszystkie platformy, które się rozwijają teraz, to na początku były platformy dla dzieci. Nasza klasa, Facebook, Instagram, Snapchat. Nie, no nasza klasa teraz. To nasza klasa chyba nigdy nie była dla ale dzieci. Ale łączyła dzieci na początku, popatrz, nasza klasa łączyła się. A nie, to nie było po to, żeby się odnaleźć po 20 latach ze swoją klasą? Nie, to było po to, żeby łączyć ciebie w klasy, czyli że masz miejsce do konwersacji ze sobą. Oczywiście potem to ewoluowało, jak każde medium społecznościowe, ale nie wiem, czy pamiętasz, jeszcze wcześniej fotka była. To też było takie medium społecznościowe, gdzie stawiało się swoje zdjęcia i czekało się na adorację. No i potem była nasza klasa, potem był YouTube, Facebook, Instagram. Jakby te media cały czas rosną, się rozwijają. Każde, wydaje mi się, że też ma swój audience i każdy ma swoją grupę odbiorców, ale jeśli myślisz o TikToku, że to jest medium dla dzieci małych, to Kamil, musisz zainstalować TikTok. Niedoczekanie, wiesz, to... Okej, okay. Dobra, okej. Okay. Może pogadamy po 5 lat. Nie, ja to raczej nie ten rodzaj rozrywki, jaki bym preferował, ale to różnie jest. Ja raczej taki też marketing prowadzę, nie wiem, czy się z tym zgodzisz, że ja zamiast przyciągać grupę docelową, wolę odpychać tych, co grupą docelową nie są. Więc jeżeli ktoś lubi 5-sekundowe filmy na TikToku, to proszę odinstalować, wyłączyć tą transmisję. Tak, ja wolę autystyczne przekazy, live'y, znaczy może niekoniecznie live'y, ale te moje materiały po 3-4 godziny, zrobiłem kilka takich filmów dokumentalnych z prezentacją, 3-4 godziny, znaczy nagrane są bez jednego cięcia. Wow, to powiem ci, że wyczyn. I będę ciekawa, jak dużo osób obejrzało całość. A to możemy się zalogować z ciekawości, ale to są bardzo popularne. Tam po dziesiątki tysięcy wyświetleń robią. No kurczę, no super. Ponieważ to była, wiesz co, prezentacja. Na jeden konkretny temat prezentacja z mniej więcej zrobienie jednego mi zajmowało 40 godzin w ogóle, wiesz, przygotowań, bo to 2-3 książki trzeba było przeczytać, wynotować, znaleźć na jakichś internetach, gdzie tam nikt nie wchodzi, angielskich jakichś ciekawostek, złożyć nie prezentacji i tak dalej, potem nagranie i pamiętam te, się wtedy nie nagrywałem na żywo, żadnych live'ów i tak dalej, bo ja taki autystyczny trochę jestem, małomówny, ale się poprzez to trochę tak zmuszałem do tego, żeby nauczyć się na żywo rozmawiać, bo to jest zupełnie co innego i pamiętam, najgorzej było zacząć, taki 3-4 godzinny materiał,
to powiedzmy, jak już za 29 razem naciśniesz start, jak się nie zatniesz przez pierwsze 5 minut, to potem już jakoś Tak. idzie. Tak jest. Ale widzisz, content się obroni. Zawsze. Nie? Wartość, wiedza. Dałeś wiedzę, wartość, której nie ma nigdzie w sieci. I nawet jeżeli będzie to 3-4 godziny, to jeżeli komuś zależy, to to obejrzy. A dla ciebie to dobra grupa docelowa, więc wszystko się spina. Dokładnie. Nawet mi trochę tak, wiesz, wspominam te materiały z 20, ich nagrałem. Nawet chciałbym wow. więcej tego nagrywać, ale, no, ale okay. etap w życiu się zmienia, nie? Nagle robisz Pewnie. Coś, co ma ręce i nogi i już nie możesz się skupić 4 godziny na nagrywaniu jednym ciągiem. Tak. No dobra, ale wracajmy do ciebie. Czyli co, z zabawy powstała firma marketingowa, a teraz w zasadzie edukacyjna, czyli jesteś moja konkurencja. Wiesz co, niekoniecznie, ponieważ mamy dwie działalności, bo ja razem z mężem prowadzę też agencję reklamową i tam zajmujemy Kto się by faktycznie... pomyślał? O, przy okazji. I to jest fajna migracja też i klientów, i też możemy się nawzajem uzupełniać, bo akurat tam zespół angażuje się stricte z lejki sprzedażowej, strategii i kampanie, a ja jestem od wideo. Ja jestem sobie niezależnym tworem, ale też uzupełniam agencję pod kątem wideo, kontentu. Ale tak, bardziej edukuję niż realizuję siedząc i wyklikując coś, nie? Czyli bardziej szkole pokazuję możliwości. I to za pomocą właśnie moich mediów społecznościowych, jak i właśnie za pomocą szkoleń, bo każdy też inaczej lubi przyswajać wiedzę. Niektórzy bardziej kursy online, pandemia też spowodowała, że my teraz wolimy się spotkać na żywo i porozmawiać ze sobą, dotknąć się, poczuć tego człowieka, i ja to zauważyłam też w ilości zapytań na ten moment. Wcześniej kurs online, taniej, spoko, połączymy się kamerą, okej. Okay. Teraz nawet szkolenie droższe, stacjonarne, oni chcą, żeby przyjechać, żeby wyedukować, no bo po prostu jakby rynek się zmienia. Ale tak, no na ten moment edukuję, ale konkurencją twoją nie jestem. A to znaczy inaczej, no bo tak, z marketingu, co w tym marketingu nie było takiego, że przeszłaś do edukacji? Wiesz co, znaczy tak, na ten moment też marketing wykonujemy, no bo w agencji jak siedzimy, robimy burzę mózgu, no to robimy dla kogoś strategię i robimy dla nich kampanię, układamy lejki. Ja stricte wolę mówić, edukować i wolę przekazywać to, co mam w głowie i to, co działa u innych przedsiębiorców, bo widzę też, czym jest problem i jest mi po prostu dużo łatwiej. Wolę edukować, po prostu wolę mówić do kamery, rozwiązywać problemy i w ten sposób działać, i ja poza tym nie lubię siedzieć w miejscu, przy biurku. Ja po prostu jak siedzę tydzień w czasu przy biurku, to mnie nosi. Ja muszę być u przedsiębiorców, muszę wchodzić do firm i to mnie strasznie rozwija. To jest naprawdę, nie ma nic, uważam, bardziej rozwojowego jak przebywanie wśród ludzi, którym wychodzi albo i nie wychodzi, bo ty poznajesz ich od środka, jak pracują, jak funkcjonują, jakie mają marże, na czym zarabiają, na czym nie, bo muszą ci to powiedzieć, bo ja chcę im pomóc, tak? Więc przez te 2-3 lata poznałam tak dużo osób i to 600. Niesamowicie otwiera głowę. Jakieś 600. No myślę, że więcej, no bo samych przeszkolonych osób na ten moment i online'owo i stacjonarnie jest ponad 2,5 tysiąca. Właśnie dlatego, że robiłam dużo kursów online, wyzwań wideo, które mocno angażują i powodują faktycznie, że ludzie zaczynają to robić. A widzisz, jeżeli widzisz, że twój produkt działa, że dajesz im narzędzia, oni z tego korzystają i mają efekty i piszą ci: Agata, to sprzedaje, Agata, mam więcej klientów dzięki tobie, to kurczę, to tak napędza, że ty sama nie wiesz czasem, jak się nazywasz i chcesz tego robić więcej i więcej i więcej. Więc przestałam jeździć po przedsiębiorcach i nagrywać. Tak. Dokładnie tak, można to tak powiedzieć, przestałam jeździć i nagrywać, ale no dalej jeżdżę, no bo też mamy taki projekt, teraz tak jak z tobą rozmawiam, to widzę, że działamy bardzo wielotorowo, bo oprócz tego, że edukujemy, oprócz tego, że mam agencję, to ja też realizuję filmy reklamowe takie mega profesjonalne z ekipami. Czyli mam kilka ekip reklamowych w całej Polsce i tylko jak jest jakieś zlecenie na zrobienie, załóżmy, kanału na YouTubie albo jakichś fajnych filmów profesjonalnych, taki wiesz, z fajną kamerą, z fajnym oświetleniem, to też jadę i to robię. Jestem takim producentem wtedy takich filmów, więc to jest tam, gdzie jest jakaś potrzeba, to jadę i robię. I robi mi to wszystko moja marka osobista, bo ja non-stop mówię do kamery, non-stop się pokazuję, non-stop pokazuję backstage, non-stop pokazuję, jak pracuję i nie mam nic do ukrycia przed moimi obserwatorami i to mi bardzo mocno sprzedaje, a w tym momencie najmocniej na Instagram, tam, gdzie jestem codziennie. Wiesz co, Agata, tak z zazdrością słucham ciebie, jak ty tak... Czemu? Energicznie podchodzisz, tak, tak no. Z pasją, że tak ci się jeszcze chce.
No wiesz, ja nie jestem jakimś mega zaawansowanym przedsiębiorcą, bo mam firmę 3 lata, to co to jest w porównaniu do tego, jak masz to 30. Tak, ale energię dużo osób chwali. Aż, aż taki stary nie jestem. Nie mówię, że ty, okej? Okay? Nie mówię, że ty. Wiem, że będą osoby, które mają takie doświadczenie w biznesie, będą to oglądać, więc myślę, że no, biorą to do siebie. Ale już nie wiem, o czym mówią. Podziwiałem tą twoją energię, tą zawziętość, tak. to że tyle rzeczy, bo wiesz, to jedno, ja z młodymi ludźmi dużo przebywałem, może kiedyś bardziej niż teraz, ale co chwilę, wiesz, widzę taki, jak rozpoznaję w człowieku, który no, komunikuje, że chce coś tam robić, coś tam osiągnąć, ale ja już w nim rozpoznaję słomiany zapał. To jest po prostu takie postanowienia typu w rok zarobię milion, zrobię o tym bloga i wiesz, po trzech wpisach sobie daruję. Jednak, słuchaj, wymaga samo zaparcia zrobienie setki wywiadów. Co dopiero dwóch tak. setek, co dopiero czterech setek, a co dopiero tak. siedmiu setek. To tak. jest takie, taka, no umówmy się, potem na tym zarabiałaś, ale na początku czemu się po czterech nie poddałaś? Wiesz co, bo widziałam feedback od osób, które to oglądają i mówią, Agata, fajny pomysł. I co, i potem ci było głupio zrezygnować. Tak, połączę cię z tym, połączę cię z tamtym. I inni jakby też widzieli mnie w różnych innych formach takiego rozmawiania z ludźmi, czy też z innymi przedsiębiorcami. A poza tym, wiesz co, ja nie chciałam na tym zarabiać. I myślę, że to był duży też sukces tego, że ja w ogóle to robiłam, bo ja nie widziałam w tym biznesu na początku. Ja widzę, że... Bo w tym nie ma biznesu. Jeszcze raz? No, ale w tym nie ma biznesu. No jest w tym biznes? Nie, nie było tego w tym biznesu, tylko że dużo ludzi rozpoczyna i od razu patrzy, gdzie będą pieniądze. O to mi chodzi, wiesz? Że jakby czemu z tego, jak z tego wywiadu od razu pierwszego zrobić milion pieniędzy? A nie, jakby przez półtorej roku robiłam komuś dobrze. Przez półtorej roku jeździłam i pokazywałam kogoś u mnie na profilu, gdzie były zasięgi. I wiesz, i oni na tym korzystali, a ja korzystałam tym, że po prostu robiłam się rozpoznawalna. Jakby było win-win, tak, ale nie w formie cashu, nie? Ale nawet, słuchaj, no przecież takich popularności w ten sposób, no bo teraz młodzież chce być tym influencerem, tak. youtuberem i tak dalej, zamiast latać w kosmos. Kurna, ludzie nie wiecie, gdzie są pieniądze, to Chińczycy wiedzą, bo chcą lecieć w kosmos, a wy chcecie być gadającymi głowami z YouTube'a, przecież w tym nie ma kasy. Co najwyżej, no. okej, można zarobić, bo to wiesz, bo to się tam jakiś produkt popchnie i tak dalej, ale później tak. przestań to popychać. To zobaczysz, tak. ile będzie. Znikniesz na miesiąc czy dwa i cię nie ma. Nie ma gwiazdy, tak? I, tak? I to jest ciężka charuwa, bo na początku z pasją gadasz, ale po 5 latach urodzi ci się dziecko, będziesz niewyspany, zmieni ci się coś w życiu. Jakoś tak dochody też spadną. I to nie jest do końca tak dobrze wiązać firmę ze swoim nazwiskiem. I uwierzcie mi, ja to mocno odczułem. Na początku było fajnie, no bo ten najmłodszy milioner z okładek na gazetach zakłada uczelnię i tak dalej. Fajnie było reklamować właśnie tym, że miałem przebitkę PR-ową do tego, że mam uczelnię, ale potem jednak świadomie się musiałem wycofać po to, żebym, cholera, nie był tym koniem pociągowym. Jak ja pamiętam, jak jeszcze próbowaliśmy w UK-u rozwinąć Azbiro, w ciągu 6 tygodni 27 biletów lotniczych zrealizowałem, bo akurat były akcje jakieś takie rekrutacyjne, jakieś tam szkolenia, cykl w 12 miejscach w Anglii, jakieś takie speech'e musiałem dać w Polsce, te też robiliśmy w każdym mieście wojewódzkim, wiesz, Jezus Maria, ja sobie pomyślę, ile ja miałem kiedyś energii i jak mi się chciało, tak teraz, tak trochę Tak, ale to jest to, co myślę, że każdy do tego powoli dochodzi, że nie ja, tylko mój zespół, nie? Jakby zacząć delegować. Ja jeszcze nie jestem na tym etapie. Chciałabym pewnie w przyszłości być i faktycznie nie reklamować wszystkiego Agata Koman i tylko ja muszę zrobić. Ale ja już muszę... chyba przestałaś. No nie do końca, bo wiesz, jak ktoś na szkolenie chce, no to chce ciebie, tak? Chce, żebyś ty przyjechała. Tak samo kurs online, no to kupuje od ciebie, Aha. a nie od twoich pracowników. No ale kurs online, no to raz robisz i potem chyba już tylko filmy oglądają, nie?
Tak, chociaż ja zrobiłam taką dość innowacyjną metodę w tym roku. Wprowadziłam nie kurs online taki, że nagrywasz i nara, ja siedzę i zarabiam, chociaż taki też zrobiłam, ale stwierdziłam, że chciałabym zrobić bardziej angażujący kurs pod kątem efektów, czyli zrobiłam wyzwanie. W ciągu 2 tygodni uczestnicy otrzymują lekcję, lekcja po lekcji i ja jestem dodatkowo jeszcze na żywo z nimi. Po to, żeby tą wiedzę wdrażać i rozwijać od razu problemy, jeżeli jakieś napotkają. I taka forma kursów no nie da sobie odpocząć, no bo to jest forma, gdzie się angażujesz przez 2 tygodnie i jesteś na full. Nie? Faktycznie pieniądze z tego są super, ale też angaż twój jest bardzo duży. No ale takie wyzwania wideo, które sobie zrobiłam w styczniu, potem jakby były jeszcze 3 edycje, no i pozwoliły mi szkolić 700 osób. Wyzwania temu... wideo, czyli kurs. Tak, wyzwanie wideo, czyli przez 2 tygodnie pracuję z tobą, jak masz mówić do kamery, jak się wypowiadać, jak sobie ustawić światło, żeby było fajnie, o czym masz nagrywać. Tak, przez 2 tygodnie sobie tak pracujemy w grupie na Facebooku i sobie pracujemy przez moje lekcje i przez moją obecność na żywo. I można by to było nagrać, tak jak mówiłam, nie? I pewnie to zrobię kiedyś, ale na ten moment widzę, że są z tego lepsze efekty i finansowe, i efekty lepsze takie, że mnie to niesie dalej. Ludzie faktycznie to wysyłają i promują u siebie na swoich profilach, bo są aktywni w tej grupie. A jak kupujesz kurs online, to wiesz jak jest, nie? Bo pewnie nie nigdy jeden masz... Nigdy żadnego nie masz. Kupiłem. A, okej. Okay. No to zazwyczaj jest tak, że kupujesz i nie oglądasz. I potem jakby masz pretensje do trenera, że kurs nie działa. No bo po prostu nie masz bata nad sobą. Dokładnie. Nie, a ludzie potrzebują bata. Dokładnie i nawet chętnie za tego bata zapłacą. Bo to tak, ja nawet teraz, jak mówisz o tym bacie, to ja teraz mam takie wyrzuty sumienia, bo zadzwonił do mnie kolega, czy nie napiszę wstępu do książki. No ja mówię, no dobrze, no napiszę, ale od czwartku masz do mnie 3 razy dziennie dzwonić i zapytać się, jak tam, wiesz, idzie, bo ja wiem, że... Tak, bo ja wiem, że się podejmę i nie napiszę. No i wyobraź sobie, że jeszcze nie napisałem, chociaż już prawie 2 tydzień mija, bo no. Kolega jeszcze ani razu nie zadzwonił. No właśnie i to jest to, że my zawsze działamy do ostatniego dnia, nie? Jak mamy już finał, musi iść do druku, no to wtedy będziesz miał, wiesz, bata nad sobą i wtedy to faktycznie napiszesz. Ale to każdy tak działa. Myślę, że to jest takie ludzkie, nasze, naturalne, wpojone, że odkładamy, po prostu odkładamy. Jak nas się nie przypilnuje, to my po prostu tego nie robimy. A jak się nas nie przypilnuje i tego nie robimy, to ja potem jako trener mam takie wyrzuty sumienia, że kurczę, moje produkty nie działają, ja mam demotywację i nie robię tego. Kursanci mają demotywację, bo wydali pieniądze, ale nic nie wynieśli, więc stwierdziłam, że taka forma bardziej angażująca da mi więcej i faktycznie miałam rację. To coś będę musiał nad tym pomyśleć, aczkolwiek z tym moim zaangażowaniem to może być kiepsko, bo dużo fajnych rzeczy, świat jest taki pełen fajnych rzeczy i człowiek tak próbuje wszystkiego dotknąć i coraz trudniej się skupić na jednej rzeczy i wykonywać ją tak cały czas, bo teraz jest to za 3 miesiące już nie do końca, bo cię to już po prostu nudzi. Nie masz takiego problemu z nudą i ogólnie... Wiesz co, miałam problem z nudą i dlatego przestałam robić live'y. Teraz na ten moment w tamtym roku miałam problem z tym, że robiłam te filmy, jeździłam do tych film i cały czas filmy, więc sobie stwierdziłam, no nie, no chciałabym coś jeszcze więcej, coś innego. No to zrobiłam sobie te wyzwania, te kursy online. I jakby, jak widzę tą nudę, to po prostu szukam miejsca, gdzie mogę się trochę, wiesz, przerzucić, przestawić. No i na ten moment to faktycznie jest kilka tych dróg, które przynoszą jakieś finanse i ja nie żałuję, bo właśnie to powoduje czasem z nudy, a czasem z potrzeby tego, żeby po prostu robić coś nowego, ale też wracając do tego, że z tą marką osobistą, nie, że mówisz, że fajnie jak się wycofasz i zrobisz, żeby twoja firma sprzedawała, nie tylko ty. Jest też teraz duży trend na to i dużych ludzi o tym mówi, że za późno zaczęli się wycofywać. Ja nie chcę jakby też popełnić tego błędu, tylko weź oceń, kiedy to jest za późno, nie? Na przykład wtedy, kiedy dziecko w przedszkolu rysując rodzinę rysuje bez taty, bo bez taty. Bo i mówi nauczycielce, że tata jest w Warszawie. O.
Tak, to fakt. To już taki To jest taki właśnie skrajny moment, przypadek. tak. To jest przypadek Zdzisia Dąbczyńskiego, który w książce swojej właśnie opisał to, że córka narysowała rodzinę bez taty i na pytanie, gdzie jest tata? W Warszawie na spotkaniu. Warszawie. Nie? No i po co ci ta wielka firma wtedy? I po co ci ta wielka firma? Ja często tak podpadam różnym ludziom. Kiedyś byłem na jakiejś konferencji, jak się okazało, to jakbym wiedział, jaka to jest konferencja, to pewnie bym się nie zgodził przyjechać, ale taka strasznie motywacyjna, wiesz? I tam, wiesz, pierwszy człowiek coś tam opowiada o jakimś tam Steve Jobsie, jakieś takie super cytaty, potem z jakiś tam Dalai Lama, jakiś tam Gandhi, wiesz, jakieś takie super, to wszystko, jakiś tam nawet cytat z Mandeli się pojawił, potem ktoś inny zaczął opowiadać historyjkę o tym długopisie amerykańskim, co tam, wiesz, w kosmosie pisał, ja, że Rosjanie pisali ołówkiem, ha, jakie ci Amerykanie są głupi. Ja mówię, Jezus Maria, wynotowałem sobie co takie ciekawsze rzeczy, no i wychodzę, słuchajcie, no. Córka Steve'a Jobsa, no to samobójstwo chciała popełnić i pisała, że to przez tatę, nie? Gandhi był pedofilem, a długopis amerykański, co pisze w kosmosie, tak, wydali $1 000 000, ale nie na produkcję, tylko na reklamę, nie NASA, tylko prywatna firma, a w 70., tam chyba 8., Rosjanie kupili 1000 tych długopisów, bo tak, pisali ołówkiem, ale potem się często łamał, więc pisali gliniakami, a potem, kiedy gliniak spowodował spięcie się gdzieś tam i prawie spowodował pożar, to się jednak na te długopisy przestawili. No i kto jest głupi, nie? Jezus No jak Maria. wejdziesz głębiej, to właśnie takie niuanse możesz dostrzec, nie? Tak. Chyba, że Ale oglądasz słuchaj, powierzchowność. byłem chyba najbardziej niepożądaną osobą na tej konferencji. Wtedy, Ciekawe dlaczego. taka młodzież, taka, wiesz, yes, you can do it, wszystko możesz osiągnąć, nie trzeba No się to nawet nieprawda. uczyć i tak dalej, nie, to tak nagle byłem ten, co popsuł ich marzenia. Gorzej, znaczy nie to, że gorzej, ale czułem podobny wzrok, jak ostatnio w kolejce do kasy biletowej. Akurat byliśmy w jakimś wesołym miasteczku, takim małym parku dinozaurów, cokolwiek, i były dwie kolejki, znaczy dwie kasy były, i my akurat no, stanęliśmy tak, jak wszyscy nie wiedzieliśmy, i się nas pan zapytał, bo my nie mieliśmy żadnej kartki. Czy my z tym bonem turystycznym? A to się okazuje, że można było wejście kupić za bon turystyczny. Ja mówię, nie, to proszę do tej kolejki, nie? A tam nie ma kolejki, tam dwie osoby tylko przed tobą, a nie 30. No to ja mówię, fajnie, nie? No i No, córka się mnie dokładnie. zapytała, czemu nas pan wziął do tej kolejki, gdzie nie trzeba czekać? A ja mówię, bo widzisz, my nie kradniemy pieniądze innym ludziom, żeby jechać na wakacje. I te To super spojrzenia, przekonanie. i te spojrzenia od tych wszystkich ludzi w kolejce po prostu bezcenne, więc. Zapamiętasz na długo. Tak, jest temat, mogę opowiadać. Widzisz, jak ja się teraz zapaliłem? Widzisz, jak ja się zapaliłem Widzisz, też robisz to z pasją. Też się masz energię. teraz? Tak, powiedzenie tym ludziom, co kradną ode mnie, że kradną. Tak, to jest teraz moja pasja, dlatego więc być może więcej teraz sobie tak gadam. Takich mniej rad biznesowych, jak tam przepisy i tak dalej, bo to, co ja kiedyś, no kiedyś blogi były, to nie było filmików, tylko były blogi i mój najlepiej oglądalny artykuł na blogu miał teraz, no nie wiem, 3 miliony odsłon miał, kiedy tam gdzieś po roku czy po dwóch patrzyłem na niego, miał 27 stron tekstu, A4. Był potężny, to była historia Malmy, jak tam różne, ale to wiesz, takie wnikanie w przepisy prawa i autystyczne aż wręcz i takie dziennikarstwo śledcze. Ja pamiętam, jak to robiłem, to nawet tam mafia z siekierami gdzieś tam chciała. Straszne na tych przetargach różnych było, więc ciekawe czasy, teraz z innej perspektywy to opowiadam. Okej, Agata, wiemy czym się zajmujesz, jak do tego doszło, ale w jakim kierunku to idzie, cała twoja działalność?
Wiesz co, czasem się zastanawiam i nie wiem. Myślę, że w kierunku edukacji na ten moment nie mam na ten moment innego pomysłu na to. Wiem, że chciałabym mocniej iść w produkty cyfrowe, bo jednak to jest taka rzecz, która z tobą zostaje i teraz wydaję na przykład wideobooka, gdzie pokazuję, jak montować i nagrywać Co filmy i to wiem, że jest to ze mną zostanie. wideobook? Pierwszy raz No słyszę takie właśnie, znowu słowo. następny, kolejny nowy produkt, który to jest kurs online, ale w formie PDF-a, który przesyła cię do YouTube'a do różnych tutoriali filmów, gdzie ja pokazuję, jak montować i jak nagrywać filmy. Więc jest to wideobook, jest to kurs online, tak? Więc to takie Okej, połączenie. czyli e-book z linkami do YouTube'a. Tak, i to się nazywa wideobook, słuchaj, bo jest połączenie tekstu z Ale filmami. to się tak nazywa, czy ty to tak Tak. wymyśliłaś, żeby to sprzedać? I jest taka forma. No, Sprytne, sprytne. tak. Myślę, że fajnie, tym bardziej, że wiesz, masz zawsze to A pod i ręką i w wtedy, jednym miejscu tak, klikasz sobie. i wtedy możesz sprzedawać swój content poprzez tych pośredników, którzy już są dostosowani do sprzedaży PDF-ów, prawda? Czyli zwykłych e-booków, tak? No bo to możesz sobie wpuścić, bo to chyba o to chodzi. Inaczej to byś sprzedała, no, te wideo, ale że to trzeba by przez system sprzedaży, tam powiedzmy Amazona, nie Amazona, no podejrzewam, to po polsku zrobiłaś, nie po angielsku, więc tam pewnie Amazona nie ma, ale tych pośredników jest jakaś tam audioteki, nie audioteki, e-booki jakieś, nie? Wiesz co, są też platformy, gdzie możesz po prostu wrzucić swoje kursy online. Teraz na przykład jest WP Idea, bardzo popularny. My też tam mamy jakiś jeden kurs, ale tak, no płacisz za subskrybentów, ilu ich tam masz, no to płacisz jakąś tam marżę roczną. Ale nie dlatego to tak zrobiłam. Zrobiłam to dlatego, żeby nie dawać każdemu hasła, loginu i potem się jakby kłopotać z tym, że ktoś nie ma loginu, że nie ma hasła. Po prostu otrzymujesz PDF-a i masz wszystko wraz z potwierdzeniem zakupu. I to jest po prostu bardziej, uważam, funkcjonalne dla mnie jako sprzedawcy, ale też dla osoby, która faktycznie potem będzie z tego korzystała. I ja też wiem, jak się korzysta z takich platform, gdzie są wrzucone filmy. Musisz wejść, się zalogować, znać moduł, lekcję, gdzie skończyłam, o matko. A tak po prostu masz tego wideobooka, wszystko w jednym miejscu, 15 stron i to po prostu sobie klikasz tutorial, który chcesz obejrzeć. Nie wiem, jak się to sprzeda, nie wiem, jak się to sprawdzi. Próbuję. W ten sposób. No to działaj, zainteresowało mnie to. Ja też tak kiedyś lekcje z przedsiębiorczości prowadziłem online'owe, kiedy przyszła, wiesz, ta pandemia cała i pozamykali młodzież w domach. No to mówię, kto ich online'owo nauczy przedsiębiorczości? No oczywiście, że my nauczymy. Mamy te Oczywiście, nagrania. tak. Może Ale to jest by to coś. szukanie możliwości. Może by coś z tych nagrań zrobił. Aczkolwiek, no bo na żywo z powrotem te 40 czy tam 60 godzin, Nie, nie. sporo czasu, tak drugi raz opowiadać, ale Tak. filmy są, więc jak macie jakiś pomysł, to śmiało, śmiało piszcie, co można z tym robić. Czyli co, jednak w edukację będziesz szła bardziej Tak tutaj. myślę. Tak myślę, że w edukację, ale jakby czas pokaże, nie? Jakby co roku, ja się śmieję, że co roku się przebranżawiam. 2 lata No temu tak live'y. trochę brzmisz, tak trochę brzmisz, Nie? ale Tak to tylko trochę znaczy, jest. Jest. to tylko znaczy, że szukasz. Tak, szukam. Dokładnie. I zobaczymy. Może znajdę, może nie znajdę. Na ten moment czuję się z tym dobrze, co robię, ale skoro szukam, to znaczy, że cały czas co jest nie to, nie? Więc nie wiem, gdzie Jak będę. trochę z tym Patrzę. takim powiedzeniem, z definicją człowieka bogatego. Jaka jest definicja człowieka bogatego? Nie wiem, jaka jest, ale jest na pewno odwrotna niż definicja człowieka biednego. A jaka jest definicja człowieka Na biednego? pewno, tak. Biedny jest ten, kto chce być bogaty. Okej. Kto chce? Tylko chce? Tak, biedny jest ten, kto chce być bogaty. No bo jak już nie chcesz być bogaty, to znaczy, że już jesteś, tak? Skoro nie chcesz To już poprawić jesteś. swojego, że jesteś zadowolony z tego, gdzie jesteś, nie chciałbyś nic zmieniać, no to znaczy, że jesteś bogaty, prawda? Znaczy w sensie dotknięty przez Boga, szczęśliwy, usatysfakcjonowany, prawda? To jest to. To jest Czyli to, pewnie. okej, okay. A nie żal ci trochę, nie masz czasami takich myśli, no. Przecież no, mogłam sobie pracować w urzędzie i też byłoby fajnie. No bo wiesz, no tak.
No czasami Wiem, o co ma chodzi. człowiek takie momenty, że Ma, pracę. ale zaznałam pracę na etacie i takiego 8-godzinnego stylu pracy i robienia czegoś, czego do końca nie czujesz. I Ale nie, to nawet nie, nie chodzi o nie. ten 8-godzinny styl. No dobra, w urzędach mają 8-godzinny styl pracy. No w Asbiro na przykład nie ma 8-godzinnego dnia pracy. No ale wiesz, nie męczy cię to takie, bo mnie na przykład męczy. Znaczy to prawda po 20 latach mówię, ale może po 15, że to ty jesteś tym koniem pociągowym, tak? Napędowym. I że jak nie wykażesz się inicjatywą, no to coś tam się nie dzieje. I ja naprawdę, jedna z moich najszczęśliwszych rzeczy w ogóle, ja jakiekolwiek osiągnąłem, no to jest to, że gdzieś tam nasz zespół już przejął te różne obowiązki, takie typowo menadżerskie, bycia koniem pociągowym. Ja już nie jestem koniem pociągowym. Po 15 czy 18 latach w biznesie osiągnąłem to, że nie jestem koniem pociągowym, tylko mnie ciągają do roboty. Mnie ciągają do roboty, tak? To jest najfajniejsza, tak? To wiesz, jak nie wstaniesz, jak nie napiszesz, jak nie zadzwonisz, nie męczy cię taka rola, bo mnie męczy. No męczy, wiesz co, nie powiem ci, że mnie męczy i z każdego dnia staję z radością i uśmiechem na twarzy i Boże, jaki super dzień i co ja to dzisiaj nie zrobię, bo nie ma tak i myślę, że każdy przedsiębiorca tak nie ma, że każdy dzień jest perfekcyjny. I tak, czasem sobie myślę, kurczę, rzucę to w cholerę i pójdę na etat i będę miała stałą pensję pewną, a nie każdego dnia telefon, oferty, negocjacje i tak dalej. Ale potem sobie myślę, no kurczę, no nie, no dobrze mi jest, kiedy ja sobie sama tutaj, wiesz, porozporządzam i sama sobie jakby te kierunki wyznaczę. Myślę, że prędzej czy później i tak chciałabym ze sceny zejść, tak jak ty to teraz masz i zespół działa, pracuje, a jakby to wszystko się kręci. Chociaż taki styl, nie wiem, pracy projektowej też rozważam, czyli pracuję na przykład nad projektem, potem 2 miesiące po prostu trochę chilluję. Znowu pracuję nad projektem, znowu chilluję. Jakby też jest. To się próżniactwo Czemu? Nazywa. No 2 miesiące chillowania. Nieprawda. No jak nie? No, to... Powiedziałaś miesiąc pracy, 2 miesiące odpoczynku. To jest próżniactwo. Nie uważam, bo zależy co robisz w tych 2 miesiącach i zależy jak odpoczywasz. Jeszcze dojdziemy do odpoczynku, że co odpoczynek to jest ten czas, w którym nie można robić tych wspaniałych rzeczy, które się robi na co dzień, to co to za odpoczynek? To jest jakaś kara, a nie odpoczynek. No, ale nie, ja się śmieję, wiesz co, ja jestem pracoholikiem i nawet mąż się śmieje, że ja pracuję od rana do nocy, no bo tak jest, ale lubię to, co robię i myślę, że prędzej czy później po prostu nawet też zdrowie, ciało mi powie, że Agata, przestań, zacznij w końcu robić coś poza tym, że pracujesz, nie? Więc myślę, że to jest też taki syndrom młodych przedsiębiorców, że my dużo chcemy naraz, wszystko, teraz. Wiesz, i złapać wszystkie sroki za ogon i wykorzystać ten czas, kiedy chce ci się, przede wszystkim ci się chce. Ale nie wiem, ciężko mi się jest wypowiadać z perspektywy tego, co będę robić kiedyś. Widzę, co przedsiębiorcy mówią mi podczas wywiadów, co mi mówili, czy też za kulisami i nieraz rzucali to wszystko i chcieli wyjechać na bezludną wyspę, no ale jakby myślę, że też każdy jakby potrzebuje czego innego do szczęścia, nie? Tak jak mówisz, ty mieszkasz na końcu świata. Myślisz, no że tak, każdy myślę, że potrzebuje tak. czegoś innego? Mi się wydaje, że to jest korelacja tutaj pragnień większości ludzi jest w zasadzie taka sama, że jednak szczęście to jest pewne określone, zaprogramowane w większości ludzi takie samo. Zależy, z której strony patrzeć, no bo wiadomo, każdy potrzebuje bliskości, miłości, zrozumienia, akceptacji, ale takie inne czynniki typu zewnętrzne, tak jak ty na przykład, spokojne miejsce gdzieś tam wśród syrenek, a niektórzy potrzebują miasta do szczęścia, żeby czuć, że żyją, nie? Więc jakby myślę, że jest jakaś taka baza w nas, tak jak mówisz. Nie, to po prostu ci drudzy są w błędzie. A, no to możliwe. Możliwe, wiesz? Ja nie nawykłam i nie nawykłam do takiego rozkminiania psychologicznego. A ty w dużym mieście mieszkasz? W Rzeszowie. To duże? Ja nie no wiem. Duże, no gdzie? Ma światła, więc jest metropolią. 250 tysięcy, no więc właśnie. No duże. No, no ogromne, no to... No, no to jest mamy... mi tu dobrze. Czyli jesteś w błędzie. Aha, no to widzisz, możemy rozmawiać do północy, myślę o tym, to jest w błędzie, ale nie wiem, czy taki jest cel.
Wiesz, no, różne tutaj strategie na porozmawianie z tobą przez kilka godzin Pewnie. można mieć, nie? No, wiesz, no, no normalnie musiałbym zapłacić, a tak to mam ciebie tutaj na co prawda nie na live'ie, ale wywiad robimy, nie? Tak, ale wiesz, to ty robisz ze mną, a nie ja z tobą. Jakbym Staram ja z się tobą robiła, no to wtedy możesz mi płacić, nie? No wtedy no, by jeszcze konfetti by wybuchło i mielibyśmy lajków i mielibyśmy więcej oglądnięć tego. Właśnie. Może, o, może, może zrobimy taki kiedyś. Możemy. Ten, możemy, Możemy a co? spróbować. Możemy spróbować, wystrzelimy, Ja spróbujemy moich technik pierdzielę. angażowania. Słuchaj, to by był to strzelanie z tych fajerwerków, tych konfeti, to by był taki pierwszy krok do TikToka. Można w ten sposób taki to gateway drug. Można. To patrz, ja już wyznaczyłam trendy, bo ja na Facebooku już 2 lata temu strzelałam z konfeti, a TikTok jeszcze nie był popularny. Więc. No, można to podsunąć. Prawda? Jak to fajnie tak z perspektywy spojrzeć, to no, ja to rozpoczęłam, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tak. Ale no, ja nie mówię, że nie, bo czuję się w jakiś sposób innowacyjna w tym, co robię, bo nikt nie zarabiał na live'ach, ja zarabiałam, nikt nie robił wyzwań wideo, ja robię, nikt nie robi videobooków, ja robię, więc jakby i czuję się z tym okej, okay, że jakiś tam sobie pomysł na siebie sama znajduję i wiesz, i to po prostu działa. To jest fajne. I uważam, że to jest duży atut. To jest ogromny atut, bo jakby nie patrzeć, większość ludzi nie ma pomysłu na siebie. Nie ma. I to jest takie trochę przykre, gdzie ja w zasadzie czego nie dotknę, no to gdzieś tam jakieś pieniądze się zarabia. Nie zawsze, ale jak dodać porażki i sukcesy, to dużo na plus. A kiedy inni, no wiesz, no nie umieją pracy znaleźć takiej wiesz, no, tak. najtańszej. O to szukanie pomysłów. Wiesz, jakie jest pytanie najczęstsze na szkoleniach, kiedy uczę mówić do kamery i robimy sobie warsztat z wideo? Agata, o czym nagrywać? Ja nie wiem, o czym nagrywać. I to jest takie przykre, że przedsiębiorcy nie widzą takich ciekawych aspektów w swoich firmach, które można by było pokazać światu, nie? Jak pracują, jak myślą w ogóle, o, jak myślą, żeby, nie wiem, odcinki... Ale wiesz co, to jest całkiem duży problem, nie? No bo, wiesz, pomysłów masz ze 3, ty z głowy i ty nawet nie wiesz, co jest ciekawe w twojej pracy. I tutaj ja pamiętam takie zajęcia takiej naszej koleżanki, która gdzieś tam w goglach, w social mediach siedzi, w tych reklamach różnych i ona mi popodała jakiś serwis internetowy, gdzie piszesz jakieś słowo kluczowe, a ono robi jakieś tam zapytania, cudawianki i na przykład te wszystkie filmiki, jak zrobić coś tam, nie? I dasz, jak zrobić latawiec na przykład, jak zrobić to i nagle na bazie tych zapytań, które ludzie piszą w goglach, na przykład bierzesz motoryzacja. No i ci wyskakuje najczęstsze zapytania typu jak zrobić, jak wymienić klocki hamulcowe, jak wymienić olej, jak samemu zrobić to. I nagle ci komputer po podaniu kilku tam hasełek, komputer ci robi listę 160 najpopularniejszych pytań typu jak zrobić i to. No coś. I masz już 160 filmików motoryzacyjnych, chcesz warsztat wypromować? Jedziesz za koleją, jak wymienić klocki. No i mówisz, cześć Kamil Cebulski, witamy w naszym poradniku, jak samemu zadbać o samochód w dzisiejszym odcinku, i tak dalej. Nie? To są tak. takie proste, oklepane tematy. Tak. Pisz i mów o tym, czego szukają inni. To jest najłatwiejsze zdanie, nie? Wpisz w Google swoją branżę. Bardzo fajne narzędzie Answer the Public. Nie wiem, czy znasz, pewnie znasz. Pokazuje, co ludzie szukają i zawsze szukają. Ja jestem kiepski w social mediach. Ja nie lubię tych social mediów nawet. Filmiki. Ale to nawet, to jest strona internetowa, wiesz? Polecam ci zajrzeć i wpisać, nie wiem, nawet Asbiro i co ludzie szukają w Google na temat Asbiro. To jest super narzędzie pod takim kątem, że pokazuje, co faktycznie ludzie wpisują w wujka Google i jakich fraz szukają. Tylko tam jakby to działa frazami kluczowymi. No to tak jak tu opowiadałeś tą historię. I to jest niesamowite. Jak zrobić coś bez czegoś tam? Ile coś tam? Jak, co? Wszystkie pytania od jak i co, albo jakieś recepty na coś, będą się dobrze klikać. Bo my lubimy takie proste odpowiedzi i wiesz, wpisujesz i masz odpowiedź, nie? Wpisałem Asbiro. 140 rezultatów. 0 zapytań. No i co? Nie wiem co. A wpisałeś Polskę i polski język?
Nie wiem, to widać jest bardziej skomplikowane. Nie będę teraz tego tutaj Musisz tam robił. znaleźć kraj, w którym chcesz znaleźć faktycznie frazy wyszukiwane i język polski. I wtedy będziesz miał, co ludzie Czyli wpisują w Google'a. jednak jest takich trochę technikaliów pod tymi Jest, wszystkimi. My sporo. sobie patrzymy tych ludków na YouTubie, że oni tam mają te subskrypcje, że tych filmów, czy na Facebooku jakieś tam wywiady, a tutaj nie dość, że trzeba paść na to, żeby konfeti strzelać, to jeszcze jakieś takie techniczne rzeczy, interesować się tym, jakieś zapraszać, bo ci ktoś da serduszka. Jeju, mnie to przeraża. Ja mogę gadać, ale jak mam tą całą menadżerkę tego wszystkiego robić, to. Jest dużo przy tym pracy i to się tak wydaje dzisiaj najpopularniejszy zawód wśród dzieci, jakich zapytasz, to jest YouTuber, ale nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak dużo przy tym jest zaangażowania. Wymyśl pomysł, zrób to, A nagraj, zmontuj, nikt nie chce być postawi. dobrym menadżerem YouTubera. Nie? Nie? Tylko wszyscy YouTuberami. Tylko, A co jest a w tym są pieniądze, nie? A czasem właśnie będąc menadżerem zarobisz więcej niż sam YouTuber z wyświetleń. No i to jest właśnie to, kulisy. Pokaż kulisy, daj się poznać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda od środka. I faktycznie niektórzy cię wpuszczają i mówią o tym wprost, nie? Że wyciągają, nie wiem, dychę, a mają milionowe viewsy. I to jest tak, że no, ciekawe jest poznać to z drugiej strony. I czy na pewno, aby na pewno tego chcesz, nie? Bo myślę, że jest więcej biznesów, które dadzą ci więcej zarobić w krótszym czasie niż faktycznie dodawanie filmów Mi o czasem się niczym. wydaje, że to jest właśnie popularność tych wszystkich, te youtubery i tak dalej, takie pokazanie tego, że jeżeli Bóg chce kogoś ukarać, to spełnia jego marzenia bardzo często. Że po prostu, okej, potem jesteś no, zakładnikiem swoim, że musisz produkować, musisz mówić i to wiesz. Ja na przykład teraz mam takie w ogóle zajęcie poboczne, hobby, strzelam sobie na strzelnicy, zacząłem amunicję, zacząłem produkować, może niekoniecznie amunicję, ale tam części składowe. No i słuchaj, no sobie porobię przez kilka godzin, no 1000 czy tam 1500 zł w ciągu dnia potrafię zarobić zwykłą pracą fizyczną. To nie jest nic jakiegoś takiego, wiesz, super skomplikowanego, po prostu sobie siedzisz i klepiesz różne rzeczy, jak jedna wielka manufaktura. No i wiesz, no wypadałoby z tego jakiś biznes zrobić, wiesz, zatrudnić kogoś, żeby to robił. Ale jak sobie pomyślę, tak, muszę zatrudnić, to trzeba wynająć halę. Jak wynająć halę, trzeba działalność zarejestrować, to wtedy w tych wszystkich ZUS-ach, wtedy tu ubezpieczenia. No dobra, jak się skalę zwiększy, no to będzie trzeba więcej pieniędzy w towar zamrozić. Jak zamrozisz w towar, to musisz to gdzieś magazynować. To jest, wiesz, tak, jeden wielki problem za drugim, wielkie przedsięwzięcie, które wypadałoby zrobić, ale jak ja sobie pomyślę, ile to jest pracy, ile to jest właśnie tych wyrzeczeń i tak dalej. To tak Tak. właśnie sobie często mówię do tego, okej, chcesz być popularny, chcesz mieć te kanały, ale potem musisz produkować. No, musisz produkować, musisz produkować, musisz produkować. To nie jest tak jak w MLM-ach, że tam mówią, że jak ty wprowadzisz 6 osób, a tamte 6 osób prowadzi 6 osób i tamte 6 osób prowadzi 6 osób, to już będziesz miał do końca życia emeryturę, nie będziesz musiał nic zrobić. Gówno, prawda. Byłem w MLM-ach, po 10 tysięcy i 20 tysięcy ludzi w strukturach miałem i się były dobre pieniądze, ale jak tylko się przestało tym zajmować, to. Tak jest. Łatwe pieniądze zawsze przekonują, nie? I szybkie. Zarejestruj się, szybko, szybko, szybko zrobimy i będziesz spał do końca życia z jakimś tam dochodem pasywnym, bo to słowo zawsze pada. No, ale ja no, wiem, o co chodzi. Dokładnie. Agata, wielkie dzięki za rozmowę, że nam przybliżyłaś trochę tego świata. I co? No nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć wolności, sukcesów i szukania, żebyś w końcu znalazła coś takiego, co tak wystrzeli super, Wystrzeli, okej. że Dziękuję będzie Ci bardzo. przeogromne. I szacun za te setki wywiadów i za tą zawziętość, bo chyba jesteś taka trochę zawzięta i. Jestem. No, No, nie jestem. odpuszczasz, nie odpuszczasz łatwo. To co, kto pierwszy do 1000 wywiadów, tak? No nie, wygrasz na bank, bo ja już ich nie robię, więc podaję No się z miejsca. ale ty w 3 lata zrobiłeś 600, ja w 8 lat zrobiłem 700. No to wiesz, to. Dobra, Ty, spotkamy się jak za ty 2 lata, zrobiłaś? zobaczymy. Jak ty 600 zrobiłaś w 3 lata? To jest co trzeci dzień wywiad? Mniej więcej, czasem było tak, że codziennie były przez 7 dni.
O ja. To ty To jeszcze bardziej, idzie to się ty jeszcze zmęczyć, co? bardziej pazerna jesteś niż ja. Jestem. Jestem i mówię o tym otwarcie, jestem. Szacun, Agata, kawał dobrej roboty. Mam nadzieję, że się zobaczymy. Wrzucam piwo do lodówki i Jasne. gdzieś przyjeżdżaj na seminaria, czy gdzieś do nas, to sobie obalimy i wtedy już pogadamy prawdę, jak to jest w rzeczywistości, a nie to, co musimy na wizji mówić. Dobrze, jasne. Dziękuję ci bardzo. Wszystkiego dobrego, pa. Trzymaj się.